Winą za to, że uczeń ma poprawkę sierpniową, ponosi uczeń, bo nie dopełnił jakichś zobowiązań, bo olał przedmiot, bo nie zrobił wszystkiego, co mógł i tak dalej. Więc dzisiaj rozprawię się z takim mitem, że poprawka sierpniowa jest winą ucznia. Nie zawsze tak jest i chcę Wam dzisiaj zwrócić uwagę na to, ile różnych sytuacji może pojawić się w życiu ucznia, w wyniku czego efektem jest to, że ma poprawkę sierpniową, tak? I przechodzimy do rzeczy, słuchajcie, przechodzimy do rzeczy, widzę, że się podłączacie, super, witajcie. A zatem pierwsza i najważniejsza sprawa, ja głęboko wierzę, że nawet jeżeli uczeń olewa przedmiot, nawet jeżeli przez cały rok szkolny niewiele od siebie daje, to gwarantuję Wam, że na pewno chce mieć wakacje. Na bank jestem tego 100% pewna, każdy uczeń chce mieć wakacje, w czasie których nie robi nic. I czasem rzeczywiście jest tak, że uczeń tak bardzo olewa przedmiot, że nauczyciel jest już tak bardzo poirytowany sytuacją, że nawet jeżeli ten uczeń na koniec roku szkolnego w maju czy czerwcu bierze się do pracy, tak, i nadrabia, no to nauczyciel nie chce go przepuścić, właśnie dlatego, że nie pracował przez cały rok szkolny i według niego jest to nie fair wobec reszty klasy, która pracowała cały rok szkolny. No i rzeczywiście są tacy uczniowie, nie? Są tacy uczniowie, którzy przez cały rok starają się, tylko im zwyczajnie to nie wychodzi. Więc no, nauczyciel naciąga mu tą dwóję, żeby takie dziecko zdało. Może mieć na przykład opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosowanie wymagań, czy jakieś problemy z koncentracją i wtedy jak nauczyciel widzi, że taki uczeń się stara, mimo że mu nie wychodzi, to najczęściej mu na tą dwóję naciąga, nie? Ale są właśnie takie sytuacje, kiedy uczeń, nawet jeżeli olewa przedmiot, to gwarantuję Wam, że po prostu w maju zaczyna myśleć o tym, że zaraz wakacje i on też te wakacje chce mieć. Dlatego ja głęboko wierzę, że nie ma ucznia, który marzy o poprawce sierpniowej. Nie ma ucznia, który chce mieć zepsute wakacje przez marudzenie rodziców, przez narzekanie rodziców, przez marudzenie szkoły rodzicom i tak dalej. No właśnie, i teraz zwróćmy uwagę, jakie sytuacje życiowe mogły wpłynąć na tą, na to, że, no, na fakt, że za chwilę ma poprawkę sierpniową. Oczywiście może być tak, że olał sytuację, za późno wziął się do pracy. Ale słuchajcie, bardzo często i w moim doświadczeniu 16-letniej pracy jako korepetytor, raczej moje doświadczenie mówi, że poprawki sierpniowe są wynikiem zestawu różnych czynników, bardzo wielu różnych sytuacji życiowych, które po prostu tego ucznia w pewnym momencie przerosły albo były większym priorytetem niż rzeczywiście praca na lekcjach czy zaliczenie roku szkolnego. I przede wszystkim najczęstszym z problemów, jakie ja spotykałam do tej pory u moich uczniów, są problemy zdrowotne. Problemy zdrowotne, przez które uczeń nie ma czasem siły, nie ma czasem chęci, uwagi czy nawet czasu na to, żeby naprawdę przysiąść i czegoś się nauczyć, żeby zdać jeden, drugi czy trzeci sprawdzian. Naprawdę czasem uczniowie są tak zmęczeni swoimi chorobami, że do tego, nie wiem jak to nawet powiedzieć, wiecie, bo to są tak czasem trudne sytuacje życiowe, tak poruszające historię całych rodzin, że to się w głowie nie mieści. I teraz słuchajcie, bardzo często ja widzę u moich rodziców, że oni nawet jak odważą się zgłosić szkole i nauczycielowi, który chce takiego ucznia udupić, zgłosić, że na przykład uczeń dostał jedynki albo był nieobecny na tak dużej ilości lekcji, bo odbywa jakieś leczenie na oddziałach szpitalnych, czy jeździ na rehabilitację. I naprawdę, czasem rodzic też jest pochłonięty tak bardzo zdrowiem tego dziecka, że no, pewnych rzeczy po prostu nie dopilnuje. Już pomijam fakt, że nie każdych rodziców stać na korepetycje, żeby zapewnić dziecku pomoc edukacyjną, ale kurczę, nie oszukujmy się, od zadań edukacyjnych jest przede wszystkim szkoła. Jeżeli to rodzic miałby być odpowiedzialny za edukację ich dziecka, to wtedy fair by było, żeby to rodzic brał dziecko na edukację domową i w ramach edukacji domowej rzeczywiście 100% odpowiedzialności spoczywa na rodzicu. Natomiast gwarantuję Wam i jestem pewna, że każdy z Was korepetytorów przynajmniej raz w życiu spotkał się z taką sytuacją, że uczeń się starał,
że naprawdę próbował, że umawiał się na poprawy sprawdzianów z jakiegoś jednego działu, a nauczyciel nagle pod koniec roku wyskakiwał i dawał mu do napisania sprawdzian z zupełnie innego działu, nie na ten, na który był umówiony, czy na ten, na którego przygotowywaliście. Nauczyciele czasem robią takie rzeczy. Ja nie chcę mówić, że nauczyciele chcą źle, bo naprawdę czasem wystarczy fakt, że nauczyciel nie lubi jakiegoś ucznia i naprawdę zrobi mu pod górkę. To jest do zrobienia, naprawdę. To nie jest trudne udupić ucznia za to, że się go nie lubi albo że się za mało stara, według odczuć nauczyciela. Problemem jest to, że rodzic nie ma obowiązku informować nas, korepetytorów, czy nawet szkoły o tym, że dobry wieczór, witajcie. Cieszę się, że jesteście ze mną na live. Więc wracając do wątku, rodzic nie ma obowiązku informować ani szkoły, ani nas, korepetytorów, o trudnościach zdrowotnych jego dziecka. A nierzadko się zdarza tak, słuchajcie, że rodzic ma diagnozę z poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy ma wskazówki do pracy dla nauczycieli odnośnie tego dziecka, ale zwyczajnie ze wstydu, ze zniechęcenia, czy ze złych poprzednich doświadczeń, kiedy uwidocznił, tak, upowszechnił tą wiedzę, zwyczajnie nie chce tego robić kolejny raz. Dla rodziców to jest szalenie trudna sytuacja, że w ogóle chodzą z dzieckiem do psychiatry, do psychologa, na jakieś terapie, na rehabilitację, walczą o odporność i tak dalej. To są po prostu dramaty życiowe. Czasem naprawdę poprawka sierpniowa jest efektem tego, że ta rodzina przechodziła przez ostatni rok szkolny dramaty rodzinne, dramaty życiowe, dramaty zdrowotne. Okej? Naprawdę dramaty czasem. Szkoła nie zawsze wspiera. Szkoła nie zawsze wspiera, dlatego apeluję do Was, korepetytorów, żebyście mieli na uwadze to, że rodzic nie musi Wam wszystkiego mówić. Czasem rzeczywiście podejmujemy pracę z uczniem, o którym nie wiemy wystarczająco dużo, żeby w 100% dopasować sposoby pracy, metody pracy, czy nawet sposób rozmowy z tym uczniem do jego prywatnego zapotrzebowania. Ale pracujmy z tym, co mamy, tak? Dawajmy od siebie tyle, ile tylko jesteśmy w stanie dać, żeby wesprzeć ucznia w tej sytuacji, czy wesprzeć rodzica w tej sytuacji, bo ja jestem pewna, tak jak powiedziałam na początku, powtórzę jeszcze raz, nie ma ucznia i nie ma rodzica, którzy chcieliby mieć zepsute wakacje przez fakt, że szkoła zrobiła jakieś utrudnienia, wystawiła jedynkę i każe dziecku poprawiać egzamin w sierpniu, okej? Jest to trudna sytuacja dla każdego ucznia, jest to trudna sytuacja dla rodzica. My jako korepetytorzy możemy dać im ogromne, duże wsparcie, nie tylko edukacyjne, ale możecie dać im również wsparcie, zrozumienie, dać im dokładnie to, czego nie dała im szkoła, nad czym tak naprawdę, czego nie dopracowała szkoła. Bo kurczę, ja Wam powiem prawdę, nauczyciel może, tak jak powiedziałam, nie tylko udupić ucznia jak zechce, ale nauczyciel jest w ogóle zobowiązany do traktowania inaczej ucznia, który już nawet na początku roku szkolnego wykazuje pewne problemy, słabe oceny, czy nienadążanie z materiałem, nieogarnianie sytuacji. Od tego są konsultacje, na które to nauczyciel może ucznia zaprosić. Ma taką możliwość, ma do tego dodatkowe godziny wyznaczone. Zazwyczaj tego nie robi. Nauczyciel może dostosować kartkówki i sprawdziany, rodzaje zadań, jakie tam są, do indywidualnych możliwości ucznia. Ja tutaj nie mówię o tym, żeby obniżać wymagania, okay? Bo wymagania można utrzymać te same, ale na przykład inaczej można sformułować polecenie, czy dać łatwiejszy przykład do rozwiązania, czy dać zadanie w oparciu o analizę informacji wstępnej, gdzie w tekście jest podpowiedź, jak to ma wyglądać. Nauczyciel ze swojej strony może w roku szkolnym zrobić naprawdę dużo, mało tego, on jest zobowiązany to zrobić, tylko nie zawsze to robi. Więc drodzy korepetytorzy, na zakończenie, nie wierzę, że uczniowie chcą mieć poprawki sierpniowe, nie zakładajmy tego, tylko dajmy z siebie tyle, ile potrzebuje uczeń i rodzic, żeby tą poprawkę sierpniową zdać. Trzymajcie się ciepło, cześć!